Witam Państwa w komentarzu walutowym Bosse FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu angielskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 28 czerwca, wtorek, godzina 7:35. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych, moim zdaniem takich najciekawszy, chociaż generalnie w tej chwili każda para walutowa na rynku jest istotnie ciekawa. Zaczynamy tradycyjnie od euro-dolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to że skokowo umocnienie amerykańskiej waluty do okolicy 1,0910 zostało tutaj wyhamowane. Początek tygodnia już troszkę wyżej. Znaczy, generalnie tutaj pullback pociągnął nas w kierunku tej średniej dwusesyjnej. Otworzyliśmy się poniżej tej średniej. Także jak nie widać, że tutaj zakres ten właśnie, ta średnia dwusesyjna na D1 pełni obecnie rolę takiego oporu przed dalszymi wzrostami. Ewentualnie wydaje się, że tutaj nawet wyjście powyżej tej średniej powinna spotkać opór zakresu ostatnich dołków, czyli 1,01097 i 1,11, prawie 17 wychodzi nam. No i generalnie rzecz biorąc, z technicznego punktu widzenia wygląda to więcej tak, że prawdopodobnie zobaczymy podbicie. No i spadek kursu troszkę niżej, czyli wyznaczenie prawdopodobnie dołków ze stycznia tego roku. No euro, tak jakby spojrzeć na to szeroko, to wygląda tak, że funt jest oczywiście najsłabszy do większości zestawień, no ale euro jest jakby jedną z tych głównych walut, która może najbardziej ucierpieć na wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w Unii Europejskiej. Także generalnie rzecz biorąc, jest to waluta, do która jest traktowana może nie tyle co jak waluty emerging market, czy jak na przykład złoty. Niemniej jest traktowana również jako waluta ryzykowna w tej chwili. Drugą z prezentowanych par jest oczywiście funt do dolara. Funt do dolara, który wyznaczył praktycznie najniższe poziomy od 31 lat. Lokalnie udało się tutaj tak naprawdę zanegować wszystkie jakiekolwiek wsparcia, jakiekolwiek próby wybicia. Jak tutaj widać, że wyjście jeszcze przed tą decyzją byliśmy poniżej 1,4840, mocny pullback 1,3125, 26. No i prawdopodobnie funt pozostanie raczej pod presją. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na układ M1, czyli miesięczny, no i tutaj widać, że jest jakiegoś typu duży RGR, czyli technicznie wskazuje to na kontynuację dalszych spadków. No i fundamentalnie, ponieważ głównym takim problemem wokół Wielkiej Brytanii jest ta niepewność i mnogość scenariuszy, jakie mogą mieć miejsce. Teoretycznie referendum wskazało na Brexit, z drugiej strony szanse na Brexit oczywiście są większe, ale duża część rynku zakłada, że tego oczywiście Brexitu nie będzie, że dojdzie do przetasowań politycznych. No i konsekwencji i nie znajdą się tego typu zapisy w parlamencie brytyjskim. Generalnie jest to naprawdę wielowątkowa operacja i wydaje się, że tutaj zanim by doszło do takich mocnych ruchów, może dojść na przykład do stworzenia nowego traktatu, może do stworzenia nowej umowy partnerskiej z Unią Europejską, także jest generalnie całe spektrum możliwych wydarzeń. Szczęśliwie większość wydaje się być bardziej pozytywna od tutaj mocnego i to można powiedzieć brutalnego Brexitu w takiej najbardziej defaultowej formie. Z ważniejszej informacji warto wspomnieć, że agencje ratingowe obniżyły rating dla Wielkiej Brytanii. Gratis dorzucamy jeszcze perspektywę ewentualnej recesji w tym kraju. Trzecią parą jest euro-złoty. Euro-złoty, który zanotował podbicie w kierunku 4,5328. Generalnie nasz target wynosił po Brexicie, jeżeli takie jest na pewno miejsce, 4,50, także troszkę 3 grosze przestrzelenia. No i mocny pullback w kierunku 4,4350. Prawdopodobnie to jakieś lekko inspirowane ze strony instytucji centralnych w Polsce. Oczywiście bez nieoficjalnej jakiegoś potwierdzenia informacji. Złoty pozostaje w pewnej defensywie. No i generalnie złoty, jak i waluty regionu mogą troszkę ucierpieć nawet w tym Brexicie. Początkowo jeszcze, już pomijając jakiś wkład w eksport krajowy, ale nawet perspektywa unijna, fundusze unijne, brak wpłat z Wielkiej Brytanii ograniczy nam te wpływy między innymi do Polski. Dwa, i mamy tu jeszcze temat frankowy, ponieważ ewentualne dalsze utrzymanie układu tego risk-off, a taki układ, który obserwujemy na rękach, spowoduje nam prawdopodobnie podbicie dalszego wyceny franka szwajcarskiego, pomimo działań ze strony SNB. No a tutaj powiedzmy 40
4,10-4,20 to jeszcze są okolice dość spokojne. Niemniej już wyżej, wydaje mi się, że okolice 4,50-4,40 mogłyby spowodować jakieś tutaj problemy na rynku nieruchomościowym. W konsekwencji jest pewna taka presja społeczna na zaprezentować jakieś ustawy dotyczącej ustawy tak zwanej frankowej. No, a ustawa ta już od dawna jest traktowana jako czynnik ryzyka dla polskiej waluty. Ostatnią parą jest EURCHF, właśnie EURCHF, o którym mówiłem. No i tutaj widzieliśmy tak naprawdę w najczystszej formie napływ kapitału w kierunku bezpiecznych przystani. 1,062. Następnie pullback aż do okolicy 1,08. Tutaj prawdopodobnie jeszcze była informacja, że SNB interweniował gdzieś przy 1,07. No, jest problematyczne to po prostu dla banku Szwajcarii, że znowu mamy układ premiujący te bardziej bezpieczne aktywa. SNB dość aktywnie działa na rynku i w przypadku jena obserwujemy głównie jakby w tej chwili takie interwencje werbalnej zapowiedzi wejścia na rynek. Czekamy na jakieś tutaj większe rozstrzygnięcie. Wydaje mi się, że sam frank w obecnej formie nie powinien tutaj mocno drożyć, z uwagi na to, że SNB trzyma rękę na pulsie. W konsekwencji również para frank do złotego powinna pozostawać w okolicach 4,10-4,15. Niemniej tutaj oczywiście czekamy na te poszczególne scenariusze. Jeżeli faktycznie miałoby dojść do takiego brutalnego wyjścia w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no to te transfery w kierunku bardziej bezpiecznej przystani mogą zostać nasilone i w konsekwencji będziemy sprawiali dalszy odpływ z rynków schodzących i z tych wal bardziej ryzykownych. Dziękuję za uwagę.